I teraz w naszym studiu rozlega się pukanie, pukamy do drzwi opozycji. Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL-u, jest przy telefonie i Koalicji Polskiej jest przy telefonie. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dlaczego PSL nie został przekonany, dlaczego pan nie został przekonany przez premiera Mateusza Morawieckiego i nie wsparł rządu w jego negocjacjach z Unią Europejską, negocjacjach dotyczących budżetu i praworządności? Mógłbym odwrócić pytanie, dlaczego pan premier nie skorzystał z naszej oferty wsparcia, którą złożyliśmy mu, żeby odrzucił Radę Chałup i trzymał się swojego kursu. 21 lipca na szczycie liderów Unii Europejskiej pan premier Morawiecki wynegocjował przyzwoity budżet. Może poza wspólną polityką rolną inne działy są na poziomie przyzwoitym. I miał wielką satysfakcję, on ogłaszał sukces. Wynegocjował też jedną bardzo ważną rzecz i uczestniczył podobno aktywnie w tych negocjacjach. Chodzi o obligacje wypuszczane przez Unię Europejską i wspólne zadłużanie. To jest największy krok do integracji od czasu traktatu lizbońskiego. To jest de facto zgoda na federalizację Europy. O tym nie mieliśmy większej debaty, choć wiem, że w obozie rządzącym co do zgody premiera właśnie na te warunki były duże wątpliwości. Z naszej strony miał wsparcie, mógł liczyć na nasze głosy przyjęcia tych rozwiązań, no ale wybrał niestety drogę radykałów, którzy chcą opcji atomowej i chcą mniejszych pieniędzy dla Polski. Naszym zadaniem jest dbanie o to, żeby euro do Polski było więcej trafiało niż mniej. To jest oczywiście wypowiedź polityczna i innej odpowiedzi od pana prezesa nie oczekiwałem, ale prawda jest taka, że warunki tego porozumienia zostały zmienione. Została dopisana praworządność, była wielkie porozumienie między prezydencją niemiecką, Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim. Wpisano coś, co nie wiadomo, co oznacza, co może być, jak powiedział premier Mateusz Morawiecki, pałką na kraje, które mają, jakbym powiedział, inny projekt na ułożenie sobie spraw wewnętrznych. Klauzula warunkowości przyznawania środków była też elementem porozumienia z lipca. Ona była i na nią się premier zgodził. Ja rozumiem, że on nie mógł się przyznać do tego lub nie chciał się przyznać, bo rola radykałów jeszcze w momencie rekonstrukcji rządu była zbyt duża. No i dzisiaj ci radykałowie w obozie Zjednoczonej Prawicy zwyciężyli. Ale premier nie powinien być tutaj zaskoczony ani zasadą warunkowości środków, ani właśnie tymi efektami negocjacji. Myślę, że on to wszystko przewidywał, tylko albo liczył, że będzie już inny kształt rządu, bo przecież było wiadomo, że ten spór na linii Morawiecki-Ziobro jest od dawna i rekonstrukcja miała też dotyczyć, te przecież negocjacje trwały bardzo długo, miała dotyczyć też Zbigniewa Ziobro i jego ugrupowania. Do tego nie doszło, no więc teraz nie chciał skorzystać z poparcia opozycji i uległ wpływom radykalnej części swojego obozu. Niedobrze dla Polski. Martwimy się, że możemy utracić gigantyczne środki dla przedsiębiorców. Bardzo dziękuję za tą waszą akcję, o której usłyszałem przed wejściem na antenę, przekazania bloku reklamowego. No to jest patriotyzm gospodarczy, to jest nowoczesny patriotyzm gospodarczy. Ale I tutaj bym chciał bardzo, bardzo podziękować przy tej okazji, ale nie chciałbym, żeby przedsiębiorcy stracili inne środki, bo prowizorium budżetowe nie jest to prawda, że będzie lepsze dla Polski. To są tylko środki stałe, nie ma środków rozwojowych, nie ma funduszu odbudowy. Ale jest fundusz spójności i prowizorium może się zmienić w budżet. Warunkowość dotyczyła systemu rozdziału pieniędzy, czyli tego, żeby w tym systemie nie było żadnej korupcji, a teraz warunkowość dotyczy systemu prawnego. I tak jak pan prezes sobie doskonale zdaje sprawę, mamy inne spojrzenie, zapisane zresztą w Konstytucji, na sprawy aborcji, na sprawy małżeństwa, inne sprawy, które w Unii Europejskiej, eutanazji, inne sprawy, które są tam inaczej regulowane i nawet jak pan prezes dojdzie do władzy i uzna, że w Polsce aborcja nie powinna być czymś wolnym, albo eutanazja nie powinna być czymś wolnym, albo związki homoseksualne nie powinny być małżeństwami, to może pan też w wyniku, gdyby premier się zgodził, też może pan nie otrzymywać tych pieniędzy, czyli to jest o
oddanie władzy w tych newralgicznych sprawach Unii Europejskiej i, tak jak powiedział premier Morawiecki, oligarchii europejskiej. Po pierwsze, ciekawe, czy używa takich sformułowań, jak siedzi z tymi liderami przy jednym stole, czy też do nich w podobny sposób mówi. Czy mówi to na użytek polityki w Polsce, czy to jest język dyplomacji? Wydaje mi się, że co innego premier mówi w Polsce, co innego mówi w Brukseli. I osiągał sukcesy. Po rządach Beaty Szydło premier Morawiecki uspokoił sytuację z Unią Europejską. Czy wyobrażacie sobie, drodzy państwo, że na Malcie, która ma bardzo restrykcyjne prawa, czasem dużo bardziej niż jakikolwiek kraj Unii Europejskiej, ktoś będzie im narzucał, czy mają odejść od całkowitego zakazu aborcji, czy mają odejść od jakichkolwiek innych restrykcyjnych nawet sformułowań? Nie. Jest bardzo dużo, nie mam ani mojej zgody i myślę większości Polaków, na zmianę konstytucji w zakresie definicji małżeństwa, to jest związek mężczyzny i kobiety. Nie ma zgody na pewno na wpisywanie jakiejkolwiek możliwości adopcji dzieci przez pary homoseksualne i nie będzie. I nikt nam tego nie narzuci. Ja nie mam tutaj takich obaw, bo żadnemu innemu państwu nie zostało takie rzeczy narzucone, ale przejrzystość wydawania środków, staranność wydawania środków musi być pełna, ale bo to też są nasze środki, które są gdzie indziej wydawane. Co do tej staranności, to oczywiście pewno jest pełna zgoda i pana prezesa, i premiera Mateusza Morawieckiego, i Jarosława Kaczyńskiego, ale to, że pan mówi, że nie można narzucić rozmaitych rozwiązań, to jest wątpliwe, bo widzi pan, w którym kierunku ewoluuje Unia Europejska. Ostatnie oświadczenia pani Jurowej, wpisanie do porządku obrad Parlamentu Europejskiego sprawy aborcji w Polsce, to wszystko jest dowodem na przeciwną tezę niż teza pana prezesa. Ale Parlament Europejski nie wpisze nam do polskiego prawa żadnej zmiany, której my nie będziemy notyfikować w Polsce i nie będziemy przyjmować później w Polsce. Rada i Parlament Europejski podejmują decyzje i one są później implementowane, ale w zakresie, który jest możliwy. Nie ma tam spraw dotyczących nawet zdrowie jest bardzo mało, a już nie mówię o sprawach światopoglądowych. Nie można nam narzucić systemu emerytalnego, nie można nam narzucić systemu ochrony zdrowia. I co można zrobić? I dzieje się, że w tym obszarze nie ma dyskusji, bo to jest naprawdę ograniczenie i oddanie części swojej władzy. To jest właśnie wspólne obligacje i wspólne zadłużanie się. To jest najsilniejszy związek, jaki zawieramy dzisiaj z Unią Europejską. On jest dużo silniejszy nawet niż zasada praworządności. On będzie skutkował na lata. On może rodzić wprowadzenie podatku europejskiego. I tutaj nie ma w ogóle obaw rządzących, czy nawet nie ma dyskusji na ten temat, a jest dyskusja w obszarze, który jest od nas zależny. Jeżeli rządzący nie mają sobie nic do zarzucenia i uznają, że też dla nich praworządność jest ważna i mówią, my przestrzegamy praworządności, no to czego oni się boją? Wystarczy przestrzegać praworządności i nie będzie problemu. Panie prezesie, wiemy, czego się boją, no bo obserwujemy obaj sytuację polityczną od 2015 roku, że każdy ruch, jeśli chodzi o zmianę systemu rządzącego w obszarze sprawiedliwości w Polsce, jest negowany zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Tego się obawiają, interpretacji się obawiają i tego, że przewagę w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej ma inny sposób myślenia o świecie, o gospodarce i o innych sprawach. Słyszałem bardzo dobre opinie o Ursuli von der Leyen, szefowej komisji, wypowiadane przez pana premiera Morawieckiego. Zresztą europosłowie PiS-u za tą kandydaturą zagłosowali. Tylko to było na samym początku drogi. Teraz się zmieniło, panie prezesie. Jest tak, że można mieć dobrą opinię o jakimś kierowcy, bo nie ma wypadków, ale po wypadku, który spowodował, już ma pan gorszą opinię. Tak samo z panią szefową Komisji Europejskiej. To taką opinię o ministrze Ziobro i o zmianach w wymiarze sprawiedliwości mieli pokrzywdzeni przez wymiar sprawiedliwości. My z marszałkiem Zgorzelskim zorganizowaliśmy okrągły stół osób, które w 2015 roku zaufali PiS-owi, bo szedł z dobrą intencją, tak przedstawiał ją,
reformy wymiaru sprawiedliwości, bo 80% Polaków tego chciało. I co się okazało później? Że na skargę nadzwyczajną, na którą tak bardzo liczyli, no bo było wiele poczucia niesprawiedliwości wśród tych osób. Czekają ponad 800 dni, nie są zrealizowane ich wnioski. Oni przyjechali, powiedzieli, rozczarowaliśmy się, miała być prawdziwa reforma wymiaru sprawiedliwości, a okazało się, że koszty sądowe wyższe, postępowania wolniejsze, stanowiska sędziowskie nieobsadzane, brak skargi nadzwyczajnej w naszych sprawach. No to pokazuje, że ta reforma nie tylko ze względów prawnych i konstytucyjnych, gdzie my podnosiliśmy te uwagi, ale ze względów efektywności jest po prostu spaprana. I ale też można zmienić zdanie. To prawda, tu się zgodzę. Ale to jest też prawda, że ten system wymiaru sprawiedliwości nie działał. Pamiętam taką premierę filmu Układ zamknięty, po którym wychodzili politycy Platformy Obywatelskiej i mówili, to trzeba natychmiast zmienić. Tak nie może być w Polsce, że jest układ wewnątrz sądu, który działa tak, jak to działa układ. Jak komuś chce się zabrać przedsiębiorstwo, to mu się zabiera przedsiębiorstwo. Jak kogoś się chce wsadzić do więzienia, to go się wsadza do więzienia i tak dalej. To system, który trzeba było naruszyć, a znamy to przysłowie, ryba psuje się od głowy, więc może trzeba było wymienić głowę tego systemu. Na pewno do jednego się mogę z panem redaktorem zgodzić, że system wymiaru sprawiedliwości i brak zasadniczej reformy przez wszystkie rządy od 1989 roku i też brak refleksji sędziów, czyli tej najważniejszej części wymiaru sprawiedliwości, doprowadził do tego, że po 30 latach wielu z naszych rodaków mówiło 80%, trzeba to zmienić. To były filmy za różnych czasów, no bo przecież i film Dług i to, co się i inne rzeczy i to wszystko, co się działo właśnie w filmie Układ zamknięty, no pokazywały patologie i je trzeba wyeliminować, ale one nie zostały wyeliminowane, moim zdaniem one zostały pogłębione. Dzisiaj polityka wkroczyła na salę sądową, a uciekinierką sali sądowej wtedy jest Sprawiedliwość. Więc nie ma zasadniczej zmiany w poczuciu bezpieczeństwa, w dochodzeniu do swoich praw. No przecież te procesy trwają tak przewlekle. Epidemia jeszcze to pogłębia. Sądy stoją puste dzisiaj. Prawie nie ma, nie dzieje się zbyt wiele. Dużo jest na pracy zdalnej, a jednak sąd to nie może być też praca zdalna. Ja rozumiem względy bezpieczeństwa, ale na to zwracają uwagę prawnicy, mecenasi, że też tu powinien być zaangażowanie ministra sprawiedliwości w organizację pracy, a nie w wojenki, które ciągle toczy. To, panie prezesie, nie będziemy rozmawiać o wymiarze sprawiedliwości, tylko bardziej o Europie i o tym, co się dzieje na polskich ulicach, ale jeśli można się zgodzić z panem, że polityka wkroczyła do sądów, to jest prawda, tylko ten wymiar polityczny jest z tej drugiej strony. Patrząc na procesy, no to sędziowie zaczęli politycznie wypowiadać się w procesach rozmaitych, podejmować decyzje z uwagi na politykę, z uwagi na to, kto skąd jest, a nie z uwagi na system sprawiedliwości i poczucie sprawiedliwości. Zawsze jedyną przesłanką do podjęcia decyzji przez sędziego powinno być osobisty pogląd. Pewnie jeżeli nie jest w jedną, w drugą czy w trzecią stronę, to bardzo źle. Jedyną przesłanką powinno być tylko i wyłącznie decyzja o charakterze prawnym wynikająca z przepisów prawa polskiego, przepisów prawa europejskiego, na tych wszystkich rzeczy, na które się zgodziliśmy i ona powinna tutaj stanowić zasadniczą, zawsze najważniejszą, nie tylko zasadniczą, ale najważniejszą, jedyną przesłankę. Może trzeba zmienić system dochodzenia do bycia sędzią, że to powinno być ukoronowanie zawodów prawniczych, że nie aplikacja sędziowska zaraz po studiach, tylko aplikacja sędziowska i możliwość zostania sędzią dopiero po 10 latach pracy w zawodzie jako adwokat, jako prokurator, jako notariusz i to by, czy radca prawny, a na końcu drogi jest ukoronowanie w postaci zostania sędzią.
My taki projekt będziemy przedstawiać, bo uważamy, że prawdziwa reforma Polakom się po prostu należy. Nie zreformujemy teraz w Poranku Wnet całego systemu sprawiedliwości. Wróćmy do tego budżetu europejskiego. Pan prezes uważa, że ten budżet w postaci tej, która jest, razem z tą praworządnością, powinien być przez rząd polski zaakceptowany, że nie powinniśmy stawiać żadnych warunków, po prostu wejść w ten nowy system i zobaczyć, co z niego wynika. Weto ma swoją siłę i ja nie obrażam się, że jak ktoś mówi o użyciu weta w negocjacjach, używa tego sformułowania, bo siła weta jest do momentu jego użycia. Jak już będzie użyte, to niestety ono jest już z bardzo słabą bronią, a wręcz mieczem obosiecznym, który bardziej uderza w tego, który to weto używa. To jest tak jak trochę przycisk atomowy. Straszenie przyciskiem atomowym jest lepsze niż użycie przycisku atomowego. Straszenie wetem jest bardziej efektywne niż użycie weta. I dopóki premier grał w niektórych momentach, jeszcze w przeszłości, użyciem weta, to nie było też takiego oburzenia. Ale on dzisiaj chyba podjął decyzję, że tego weta użyje, bo to już przekracza granice Nadal... I jest ryzyko, poważne utraty tych środków, bo nie będzie funduszu odbudowy, bo inne państwa, a jest ich 25, więc z nas dominująca część Unii Europejskiej, w tym Czechy i Słowacja, pragnę przypomnieć. No dlaczego premier nie jest w stanie przekonać dwóch swoich najbliższych partnerów w Grupie Wyszehradzkiej, nawet dwóch premierów nie jest tego w stanie zrobić i oni nie obawiają się tych zasad, oni chcą je przyjąć, nie zgłaszają wątpliwości i nie wspierają dzisiaj. To znaczy, że nie do końca chyba premier Morawiecki czy premier Orban mówią tutaj wszystko prawdę, całą prawdę opinii publicznej. Ale jest z kolei, ryzyko utraty tych środków. Ale i z kolei został przekonany premier Słowenii, bo trzy weta się zapowiadają, tak przynajmniej wynikało z wczorajszego posiedzenia. Na szczycie wprawdzie posiedzenie za pomocą nie bezpośrednie, ale, ale 15 minut tylko trwało i teraz rozpoczyna się ten czas gorących negocjacji na temat tego, na temat i budżetu, i praworządności, czy jedno z drugim można powiązać, bo to byłby precedens. Uwarunkowanie budżetu od czegoś innego, tego nie ma w traktatach i to jest złamanie traktatów. Nie, powiązanie z zasadami, które powinny być i naturalnie są wpisane w Unię Europejską, bo zasada państw demokratycznych, państw praworządnych, państw, które przestrzegają wartości i zasady, tak jak prawa obywatelskie, prawa człowieka, jest naturalne. Ona nie powinna być potwierdzana. Tu się zgadzam, nie powinna być potwierdzana, bo powinna wynikać naturalnie z przystąpienia do Unii Europejskiej, no czy z bycia demokratycznym państwem prawa. Ale jeżeli obserwuje się od pewnego czasu działania, które pomimo przypomnienia tych zasad praworządności są jednak łamane, nieprzestrzegane są w wielu obszarach, no to Unia Europejska też dochodzi do ściany i mówi, trzeba przypomnieć tą zasadę praworządności. Jeżeli rządzący w Polsce nie mają nic sobie do zarzucenia, naprawdę nie powinni się jej obawiać. Wystarczy przestrzegać praworządności, nie utracimy żadnego euro. My się boimy, że te 25 państw zaraz się dogada ze sobą i powie, no dobrze, no to my tworzymy odrębny fundusz, już nie powiązany z budżetem na odbudowę, no ale ci, którzy nie chcą, to nie będą w nim uczestniczyć. No i to będzie dobre dla Polski, czy będzie złe, bo nie dofinansujemy szpitali, nie budujemy dróg, nie będzie tych obwodnic obiecanych. Może obwodnice, drogi, szpitale, być może jest tak, że sobie z tym wszystkim poradzimy. O tym też mówił premier Mateusz Morawiecki, o tej symetrii przepływu środków finansowych między Polską a Unią Europejską i Unią Europejską i Polską i o korzyściach, które ma Unia Europejska z tego, że taki kraj jak Rzeczpospolita w tej Unii Europejskiej jest. To widać zresztą na wykresach dotyczących i przepływu osób, i przepływu kapitału. Korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej są zawsze obustronne, bo miały być zbudowane i powinny być zbudowane na zasadzie solidarności. Solidarność jest dwukierunkowa, ale niewątpliwie pod względem finansowym Polska
jest beneficjentem środków europejskich, jednym z największych w historii Unii Europejskiej. Ale ten budżet, który jeszcze jest realizowany na lata 2014-2020, był największym historycznie budżetem i dużo więcej dostajemy. 1/3 wpłacamy, 2/3 dostajemy. Tak mówili, panie prezesie, tak mówili, w takim przekonaniu żyli Grecy, ale potem się okazało, że z każde euro, które wpływało do budżetu Grecji, 80 eurocentów trafiało do budżetu niemieckiego, więc tutaj z tym przepływem kapitału jest różnie, my fotografii i rentgena tego wszystkiego nie robimy. To czemu premier Morawiecki tak cieszył się z wyników negocjacji budżetowych w lipcu? Czemu prezes Kaczyński ogłaszał wielki sukces? Pamiętam też zdjęcia premiera Marcinkiewicza krzyczącego jest, jest, jest. I wszystkich kolejnych, bo również my się cieszyliśmy z dużego budżetu, no to jakby było ryzyko, że te środki to nie są takie dobre środki, no to premier Morawiecki powie, no to my chcemy mały budżet, bo to my sobie poradzimy ze wszystkim. Nie, no to nie dajmy się już zwariować, że to są środki, które nie są potrzebne. Potrzebujemy ich bardzo. Jak wygląda Polska po 2004 roku i po te kilkanaście lat od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej? Ile rzeczy się udało zrobić? I były różne rządy. I ja doceniam też to, co było dokończone choćby teraz. Europejski Fundusz Społeczny, rozbudowę żłobków, przedszkoli, domów dla seniorów, to, co się wydarzyło na poziomie regionalnym. No już nie mówię o infrastrukturze czy o modernizacji rolnictwa. Jakbyśmy zrobili zdjęcie gospodarstw rolniczych z końca lat 90. i zdjęcie dzisiaj parku maszynowego przy dobrze funkcjonujących gospodarstwach, mniejszych czy większych, no to jest niebo a ziemia. I dodali jeszcze zdjęcie zadłużenia tych gospodarstw rolnych, bo pan prezes doskonale wie, że traktor, który kosztował przed wejściem do Unii Europejskiej 50 tysięcy, po wejściu kosztował 100 tysięcy złotych i z tym się borykali rolnicy, musieli coś robić, musieli brać kredyty, potem różna koniunktura na rynku rolnym, to wszystko się działo. Komasacja gruntów, kłopoty gospodarstw indywidualnych, to wszystko się dzieje na naszych oczach przecież. No to tu stoi pan w dużej sprzeczności z obozem Zjednoczonej Prawicy, ponieważ oni mówią, że na wsi jest kraina mlekiem i miodem płynąca. Zgadzam się z niskimi cenami, bo to, co się dzieje na rynku rolnym w większości obszarów, przez afrykański pomór świń, przez głupią decyzję Piątki Kaczyńskiego, która już obniżyła ceny i drobiu, i ceny wołowiny, nawet zanim weszła w życie, to były gigantyczne błędy, zaniedbania. Ale bez środków europejskich nie byłoby modernizacji. Część środków to były środki pożyczkowe oczywiście, ale duża część to są środki na dofinansowanie młodych rolników. Oddając władzę w 2015 roku mieliśmy największy odsetek młodych rolników w Europie, również dzięki programowi Młody Rolnik. To, co się wydarzyło w obszarze modernizacji wsi już, nie tylko poszczególnego gospodarstwa, ale budowy chodników, przystanków. I to jest wspólne dokonanie ostatnich kilkunastu lat. Ja to nie dzielę już nawet na czas rządów, w których my mieliśmy okazję uczestniczyć, czy tych, które są teraz. Panie... Samorządowcy z różnych opcji dobrze wydają pieniądze. No i nie obrażajmy się, że to są pieniądze z Brukseli, tylko je jak najlepiej wykorzystajmy. Nie obrażamy się na pieniądze, nie obrażamy się na przynętę, tak jak ryba, która ją połyka, też się na nią nie obraża, tylko na końcu okazuje się, że jest na haczyku i z wody, w której żyje, zostaje wyłowiona. Ale już nie rozmawiajmy o rolnictwie, o sprawiedliwości, tylko o strajku kobiet. Pana prezesa na tym strajku kobiet nie widać. Dlaczego? Nie, ja mam tutaj jasny pogląd. Jestem za utrzymaniem kompromisu. Zresztą zaproponowałem trzy takie punkty, które rozwiązują obecną sytuację. I jeden z tych punktów jest realizowany przez premiera Morawieckiego. I tutaj mogę powiedzieć dobre zdanie o rządzie. Po pierwsze, po tym wyroku, który nie jest wyrokiem dobrym, również dla takich umiarkowanych postaw centrystów, jak ja, czy konserwatystów, którzy u nas są, ponieważ utrzymanie kompromisu nieidealnego gwarantowało przez lata, że wahadło nie odchyliło się za bardzo ani w prawo, ani w lewo.
Po wyroku Trybunału to warahadło się odchyla w prawo, ale po kilku latach albo kilkunastu miesiącach odchyli się bardzo w lewo. Ja nie jestem tym zainteresowany. Uważam, że trzeba wrócić i ratować ten kompromis, jaki by on nie był, bo on dawał gwarancję jednak najlepszego sposobu, jak widzimy, nikt lepszego nie wymyśli. I proponowałem premierowi nie publikować wyroku ze względu na stan wyższej konieczności, bo jest pandemia i to nie jest czas, kiedy ludzie powinni wychodzić na ulicę, a do tego są zmuszani, bo mają takie poglądy i takie prawo. Po drugie, przygotować się do referendum, rozpisać referendum w tej sprawie, po zakończeniu pandemii wpisać wyniki referendum do konstytucji. Z pierwszego punktu już pan premier skorzystał, nie publikuje wyroku, była zapowiedź publikacji do 3 listopada, nie ma tego typu publikacji i bardzo dobrze, nie powinno jej być, bo ten wyrok wprowadza naprawdę niebezpieczeństwo bardzo daleko. Z kolei dużo było mowy na temat państwa prawa ze strony opozycji. Powiedział pan, ten wyrok nie jest dobry, ale jest zgodny z konstytucją. Tak naprawdę nie mógł być inny, jeżeli Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny się zebrał, a nie publikowanie tego wyroku jest takim znakiem zapytania, w jaki sposób władza ustawodawcza może podważać wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Nie jest znakiem zapytania, jest stanem wyższej konieczności dzisiaj. Ograniczenie epidemii i ochrona zdrowia i życia jest dzisiaj podstawowym zadaniem rządzących. W celu ograniczenia epidemii na pewno nie powinno dochodzić do masowych protestów, ale osoby są do tego zmuszone, tak się czują, chcą wychodzić, chcą wyrazić swoje zdanie. Więc roztropny rząd mówi, rozumiemy was, macie prawo do swoich poglądów, my nie będziemy eskalować teraz, jest stan wyższej konieczności, poświęcamy tą wartość, jaką jest publikacja wyroku, bo wyższą wartością jest wasze zdrowie i życie. I to jest roztropne działanie. To ono jest możliwe. Myślę, że diabolicznym jest tutaj, takim nawet diabelskim działaniem, jest podjęcie tej decyzji, najpierw zgłoszenie tego wniosku do Trybunału i umycie rąk z parlamentu, bo takie decyzje powinien podejmować parlament, i przeniesienie odpowiedzialności i utrata kontroli nad procesem. Myślę, że prezes Kaczyński tego bardzo żałuje, bo on przez te 5 lat nie tracił na żadnym etapie kontroli nad procesem. Mógł zawsze odwołać się do Senatu, do prezydenta, nawet jeżeli jakaś zła decyzja była, czy się z niej wycofać. Teraz utracił tą kontrolę i nie ma wyjścia z tej sytuacji poza tą, którą my zaproponowaliśmy. Więc ważnym jest przestrzeganie wszystkich wartości, ale wartością naczelną dla rządzących jest ochrona zdrowia i życia. I mają dzisiaj prawo, a nawet moim zdaniem obowiązek, żeby w ten sposób postępować. I szukać innego rozwiązania. Jest też możliwość wpisania kompromisu do konstytucji. I taki projekt też przygotowaliśmy. Tylko trzeba o tym rozmawiać i szukać tych rozwiązań. Wartością, jaka została podważona tym wyrokiem, jest wartość wolności wyboru. I myślę, że to Polaków, no, ale to właśnie tych umiarkowanych zabolało najbardziej. No właśnie, mówimy o wolności, o tym, czy jest to wolność wyborów, czy aborcja należy do tego kanonu wolności wyboru, czy jest po prostu zabijaniem dzieci nienarodzonych. Większość, znakomita większość naszych rodaków uważa, że to jest wolność wyboru i wielu osób ta decyzja nie dotyczyła bezpośrednio, nawet nigdy ich nie będzie dotyczyć, ale poczuli, że odbiera im się prawo do podjęcia decyzji w momencie, gdy dojdzie do informacji o ciężkim, trwałym uszkodzeniu płodu, o niemożliwości tak naprawdę przeżycia dziecka zaraz po urodzeniu i chcieliby móc podjąć tą decyzję. Wielu podejmuje, ja pamiętam na zajęciach taką bardzo mądre pytanie, jakie mnie uczono na zajęciach z ginekologii, z położnictwa, żeby warto zadać, zanim ktoś wykona badanie prenatalne, zapytać się, czy to zmieni w waszej decyzji do rodziców, czy to spowoduje zmianę decyzji waszej. Duża część mówi, że nie spowoduje, nawet jak usłyszą odpowiedź, że dochodzi do jakiejś wady. Ale część zmieni zdanie. I to jest ten moment, którego Polacy bronią. Nie chęć przeprowadzenia aborcji, tylko moment
dokonania wyboru i możliwość tego Ale tu wyboru. W ogóle wchodzimy zupełnie w inny kontekst, bo jest jeszcze inżynieria, jest jeszcze możliwość wyboru płci, jest jeszcze wszystko, co się dzieje w nowoczesnej medycynie i do czego otwierają drzwi rozmaite rozwiązania. Inny temat na rozmowę, na zakończenie. Jak bardzo pan, chętnie, bardzo jak chętnie pan, też o genetyce, bo z tego pisałem doktorat, więc też możemy o tym dużo porozmawiać. Jak pan ocenia strajk kobiet i to, co się dzieje na ulicach Warszawy i innych miast? Strajk kobiet i wyjście na ulicę w dużej części osób o umiarkowanych poglądach, szczególnie w tej pierwszej fazie, to było duże poruszenie, bo dotyczyło nawet małych miejscowości i szanuję to prawo. Nie zgadzam się z naruszaniem powagi i swobody wyznań religijnych, wyznawania swojej wiary, uczestniczenia we mszy świętej. To jest barbarzyństwo, wchodzenie do kościołów, przerywanie mszy, utrudnianie modlitwy. To jest jedna z praw i wolności obywatelskich. A jak pan ocenia postępowanie policji? Postawa funkcjonowania państwa, wolność religijna. A jak pan postępowanie policji ocenia? W ostatnich dniach źle. Był moment tego największego protestu piątkowego, chyba sprzed 2 czy 3 tygodni, gdzie policja się zachowała bardzo w porządku. Nie było żadnych ekscesów, pomimo tego, że były setki tysięcy jednak osób i w Warszawie, i w różnych miejscach Polski. Ale te ostatnie z tego tygodnia, czytam o tych grupach policjantów nieumundurowanych z pałkami telesklepowymi, którzy też uczestniczą w tych zamieszkach, jakieś prowokacje. No widzę, że ta brutalność policji jest większa i to nie jest dobry kierunek. Naprawdę zachowywali się przyzwoicie, pełnili swoje obowiązki i nikt nie miał do nich pretensji. Panie prezesie, to hasło krok do przodu, kiedy napierano na kordon policji, to byłoby dążono do przełamania tego kordonu, to przecież policja w takim wypadku nie może się na to zgodzić, bo byśmy przeszli do zupełnie innego świata, że ulica rządzi tym, co się dzieje. Nie, policja jest powołana do zapewnienia bezpieczeństwa, spokoju i pokoju wewnętrznego. I tutaj ma prawo wykonywać oczywiście swoje działania, choć przypomnę wypowiedź z grudnia 2015 roku pani premier Szydło. My policji na demonstrację wyprowadzać nie będziemy. No, jednak stało się inaczej. Ona nie była wyprowadzana na demonstrację, tylko stała policja, bo widzieliśmy w necie... Ale gaz łzawiący wobec posłanek używany, nie ma takiej potrzeby. No, ale w momencie, kiedy przerywany jest kordon policji... Mogę się z nią nie zgadzać w poglądach, ale na pewno nie zagraża bezpieczeństwu publicznemu. No, gdyby się przedarł tłum w kierunku telewizji publicznej, to nie wiem, czy by nie zagrażało bezpieczeństwu publicznemu. Tego już nie dojdziemy, bo stało się to, co się stało. Zastanawiam się, jakie jeszcze pytanie nie zostało zadane. Pewno mnóstwo tych pytań pozostaje, a my pozostawimy pana prezesa teraz w domu. Słyszałem, że tam dziecko domaga się... Domaga się... Ręki. Różyczka już wzywa, choć mama się nią troskliwie zajmuje, ale jak jest dwójka dzieciaczków w bardzo niedużej różnicy wieku i jeszcze małych, to tej pracy jest bardzo dużo, więc pędzę pomóc. A co dzisiaj nie ma Sejmu, nie ma dzisiaj żadnych, czy jest dzisiaj Sejm? Jeszcze są posiedzenia komisji, zaraz też jadę do Sejmu, ale jeszcze myślę, że chwilę czasu będę mógł spędzić tutaj w domu, bo skończyliśmy późno głosować koło 1 w nocy, więc przynajmniej chwilę dzisiaj, chwilę poranka po naszej rozmowie też zadań domowych, z których się bardzo cieszę. Budżet covidowy to największy krok do integracji europejskiej. Tak pan powiedział i potwierdza pan to zdanie. No, tak, bo wspólne zadłużanie i wspólne obligacje, szczególnie ten fundusz odbudowy, który będzie z tego sfinansowany, to jest związek silniejszy niż jakiekolwiek traktaty do tej pory. To wszyscy ci, którzy mają kredyt, wszyscy ci, którzy w ten sposób też musieli skorzystać z takiego wsparcia, wiedzą, jakie to jest zobowiązanie i my musimy też wiedzieć, jakie to jest zobowiązanie, jaki to jest poważny krok
w stronę integracji i tu premier ma nasze wsparcie. To proszę jeszcze na chwilę przeprosić Różyczkę, bo jeszcze jedno pytanie. Czy widzi pan, że nowy, że jest taki globalny reset się szykuje i nowy porządek, który te pieniądze wydrukowane wyznaczają, czyli ta wielka pożyczka, która przekracza PKB całego świata, że on wyznaczy nowy kierunek i w gospodarce, i w ekonomii, i w stosunkach społecznych. Odczuwa pan to, że to jest przełomowy moment, czy też nie? I jeszcze pewnie tego nie odczuwamy, ale to będzie przełomowy moment. Czytałem analizę, że w Stanach Zjednoczonych przewiduje się skutki koronawirusa będą odczuwalne do 2060 roku. To jest, to powiem szczerze, że tu byłem aż zaszokowany, bo myślałem, że to jest dekada, gdzie będziemy to odczuwać, a nie kilka dekad. Więc to pokazuje, jakie spustoszenie się je koronawirus. Też on się je w kilku obszarach. W obszarze zdrowotnym, to widzimy wszyscy, niestety ta liczba zgonów, wczoraj trzecie miejsce na świecie Polska. W obszarze zdrowia innych chorób i epidemii, choćby chorób onkologicznych i chorób układu krążenia, będzie gigantyczna. I te skutki będą z takim efektem echa, czyli opóźnionym, bo nie będzie wykrywanych tych chorób. Kolejne to są skutki społeczne. To, co się dzieje, społeczno-zdrowotne. Depresja się pogłębia. Młodzież, zupełnie inny rodzaj wychowania, inny rodzaj interakcji i integracji społecznej. Brak tej integracji społecznej. I skutki gospodarcze, które... my nie jesteśmy zamkniętą gospodarką, jesteśmy systemem naczyń połączonych. Więc to, co się też dzieje na innych kontynentach. Chiny jak przyspieszyły jednak i wykorzystały moment pandemii, to też warto na to zwrócić uwagę. I jak inne kraje zamykały gospodarki, Chiny wtedy rozkręcały produkcję. Ręce do pracy, transfer osób, no i zapaść systemu finansowego, no bo banki dzisiaj są w trudnej sytuacji i nie udzielają zbyt wielu kredytów, więc to też nie pobudza gospodarki. Wiele rzeczy się zmieni. Stawiamy tutaj kropkę, bo musimy. Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL-u, był gościem Poranka w NET. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, miłego dnia. Róże też oczywiście serdecznie pozdrawiamy. Jest godzina 8:48.